Tu Ania. I Bartek. Cześć. Zapraszamy na nasz nowy film. Numer 71. No, świzdu, gwizdu, przyjechaliśmy na Autohofa. W ogóle pierwszy raz takie coś nam się zdarzyło. Nówka Pewex. Po prostu, no nowy Autohof. On jeszcze... Nasze gogle pokazują tutaj jeszcze pole. Tu jest jeszcze pole na mapach gogle, ale zobaczcie, ile miejsca. Losie. Żyć nie umierać. Byliśmy już w toalecie, wróciliśmy sobie do punkciku na płatności, zapłaciliśmy za 14 godzin, trzeba zapłacić. Tak, 2 godziny to jest 3 euro, 14 godzin później jest następna taryfa i to jest 15 euro, z czego Ania wyczytała, że... 8 euro prawdopodobnie jest na wydanie na stacji. I taki niuans, bo można zapłacić podobno też tym bonem za prysznic. O, dowiemy się, sprzedamy wam informacje, ale ogólnie naprawdę zacny autohofik, bo nowy z bonowy, bo to już powiedzieliśmy, ale tak, duży sklepik, restauracja też nawet taka większa. No to ładnie pachnie. Toalety exclusive, zobaczymy jakie będą te prysznice. No i tu hotel jest nawet u góry, tu jest winda na dole i można sobie do góry do hotelu pojechać, także naprawdę ktoś tutaj gruby szmal zainwestował, a teraz idziemy sobie zjeść. Chcieliśmy coś sobie upitrasić na szybkiego, ale stwierdziliśmy, a kto bogatemu zadzwoni i idziemy sobie, skorzystamy z tej restauracyjki, to żebyśmy chociaż mogli wam też powiedzieć parę miłych słów na ten temat. Można zjeść nawet sobie na dworzu. Bardzo proszę i... A wszystko, co będzie trzeba, to nagramy wam tutaj materiał, bo coś czujemy, że perełeczka taka niemiecka nam się znalazła tutaj. Pauza się nam trochę wydłużyła, bo mieliśmy startować o godzinie 23, ale na 8 rano mieliśmy być tutaj na załadunku i
I jesteśmy pod rampą. No i jeszcze drugą sprawę się dowiedzieliśmy. Staliśmy w korku malutkim w Hamburgu. I dowiedzieliśmy się, że tu ładujemy. I jedziemy jeszcze do... Okej! Okay. Pan krzyczał finish. Jedziemy jeszcze doładować. Będziemy jeszcze ładować szpulkę. Także dwa ładunki naraz. Pobieramy z Niemiec i wszystko... I lecimy do Hiszpanii. Wszystko do Barcelony. Także, ale o kilometrach zaraz wam wszystko będziemy mówić. Ile było już? Finish. Lecimy. Siup, siup, siup. I załadowani. Ciach. Tu wszystko sprawdzimy. Coś tam wrzucili. Jakąś małą wagę, 3 ton. Na grudziową. 5 paletek. Big Transport. Ale takie też trzeba robić. A teraz jedziemy po doładunek, jedziemy po zwój. Po szpuleczkę. A gdzie my jedziemy? My jedziemy do... Jeszcze raz, do Bochumu, tak? Chyba? Nie wiem teraz. Nie zerknę. Anna mówi, że ona nie wie, a ja wam muszę powiedzieć. Jedziemy do... Tu jest Hamburg, a tu jest Bochum. Tak, dobrze zgadłem. Do Bochum stąd mamy dokładnie 370 km, więc jedna zmianka, jak dla nas. Poczekajcie, niech ja się tylko tu zmieszczę z osiami swoimi. O, zmieszczę się. Może na mnie? Okej, dobrze. Tyle. Wyjeżdżamy z firmy, wjeżdżamy w centrum Hamburga. Wy z nami. Skręć w prawo, następnie skręć w prawo. W momencie jeszcze tutaj weźmiemy sobie, skokosujemy Zosię. Ale teraz coś... O, jest! Skokosowana. Poczekajcie, bo się motałem normalnie jak dzieciak. Co dalej? Lecimy, doładujemy i kurczę, ja muszę to przeliczyć, ale ja nie wiem, czy my zbłądziliśmy, czy to ten... spedytor nam zbłądził, nie no, spedytor nie zbłądził. Rozładunek jutro, więc z jutrzejszą datą my jeszcze musimy rozładować w Barcelonie. My, Ania mówiła, że już tam byliśmy, więc spoko, cieszy nas to nawet, nie narzekamy. Czekajcie, tu też muszę przejść, ok, przeszło wszystko, teraz mogę jechać. I tu w prawo jest nakaz, to dobrze i wyjeżdżamy. Wracamy do parkingu. Kurczę, nówka Pewex Autohof, tak jak mówiliśmy, tak jak pokazaliśmy, chyba z obiadów, za ten obiad, który widzieliście, to było żebro, ale to były 3 takie kawały żebra, bardzo dobrze upieczone, kostki to po prostu się je wyciągało, odchodziły, bardzo dobry smak, frytki grube, ziemniaczki, do tego troszeczkę surówki i to kosztowało 15 euro za jedno danie, a 8 euro ma się na wykorzystanie, więc tam trzeba było dorzucić do jednego obiadu, do tego jednego obiadku, jakbyście tam podjeżdżali w pojedynczej obsadzie, ale naprawdę warto, bo długo przy tym siedzieliśmy, długo to jedliśmy, bo tego naprawdę było dużo. Czyściutko, prysznice, czyściutkie, wszystko nowe, pachnące. Nowy, nowy, jeszcze raz nowy Autohof. I tak naprawdę muszę powiedzieć, że przyglądałem się temu wieczorem. Okej, okay, najechało się trochę samochodów, ale nie za dużo, więc jak na Niemcy, no to chyba on jest jeszcze tak dosyć źle oznaczony, bo jest jeden znak, że zjazd na Autohof, później na raundzie chyba też jest jeden znak, że Autohof i koniec. Dla niego chyba przydałaby się taka duża reklama, jakaś taka stojąca, wielka, no to bardziej by był widoczny, bo naprawdę jest nowy i póki co jeszcze mapa Google, jak Ania mówiła, pokazuje pole. My go polecamy, współrzędne dostaliście, współrzędne dostajecie ponownie, bo naprawdę polecamy tam zajechać, wszystko super. No i tyle. Ja bym tylko powiem, i był jeden problem, jeden malutki problemik był, nie? Nie mogłem zapłacić kartą za ten parking,
musiałem gotówką, ale było to na takiej zasadzie, że prosto pojedziemy, bo zawsze to kazała w prawo, ale tam każe jakoś objeżdżać tą. Tu chyba chcę prosto jechać, tak. Więc czy dobrze przeliczyłem. Wracam. Nie można płacić kartą. Motam te gadanie do was. Nie mogłem zapłacić kartą. Mamy nową kartę płatniczą i zbliżeniowo nie działała płatność. Kurczę, jakoś nie mogłem tego zrobić. Ale jest bankomat. Ale jest bankomat, tak jak Ania mówi. Poszedłem, wypłaciłem gotówkę i zapłaciłem gotówką. Także tutaj nie było najmniejszego problemu. Ten parkometr wydaje resztę. Żadnych bilecików nie trzeba nigdzie przybliżać, jak się w tym parkometrze opłaci. Numer rejestracyjny dobrze zczytuje. Wszystko jest naprawdę bardzo fajne i bardzo sprawne, więc jeszcze raz polecamy. Kończę gadać, bo już 5 minut do was nawijam, z czego z 3 minuty się motałem, ale ciężarówka i praca ważniejsza, więc musiałem na wszystko uważać. Lecimy do Bochum. Jesteśmy załadowani w drugim punkcie, załadowaliśmy szpulkę, tak więc mamy paletę, szpulkę i jedziemy pod Barcelonę. Mamy do celu 1458 km dokładnie do pierwszego celu. Dzielą te dwa cele właściwie nieznaczne kilometry, no i po drodze musimy się dotankować tu w Niemczech jeszcze, ponieważ nasza nowa Scania pali troszkę więcej AdBlue, potrzebuje więcej troszkę wypić, także no co, no jak chce jej się pić, to nie ma rady, musimy wtedy dotankować. Ruszamy w drogę, a wy ruszacie razem z nami. Doki, taki szybki przerywniczek. O, fakt faktem coś tutaj się przygniotło delikatnie, ale delikatnie tylko, słuchajcie. No i dzisiaj mamy taką kwestię. Zosia dostanie małego kokoska tutaj, żeby nam nie zakłócała, ale mamy małą kwestię. Chwila, moment. Musimy pochwalić naszą Zosię, bo chwila, moment, Zosia pokazała, że na autostradzie A7, którą jedziemy do Hiszpanii, jest wypadek. I to potężny wypadek i jest korek. I tam go widać z przodu. Ciągnie się to jak flaki z olejem. Kilkanaście kilometrów już. A Zosia ciachu i enką wzięła i zrobiła nam objazd. Zaoszczędziła nam dokładnie 46 minut. Więc ładnie. Dlatego ten nasz zespół, w którym jest też i Zofia, musimy tutaj pochwalić, bo naprawdę tutaj się spisała. Tutaj tylko chyba ten koreczek jest dlatego, w którym teraz stoję, bo tam na dole są światła i tylko dlatego.
A tak to tu się wszystko po prostu gniecie, bo jest wypadeczek. No, mieliśmy już nieraz tak z nią właśnie, że skorzystała z tego trafika. To pokazało też na bieżąco. Ona troszeczkę oszukuje tego trafika. To musimy jej przyznać. Bo jak Google pokazuje na przykład, nie wiem, 36 minut opóźnienia, to ona pokaże 26 minut opóźnienia. Ona troszeczkę to zaniży, a później rzeczywiście dłużej stoisz. No i taką mieliśmy zagwozdkę. Czy jechać, czy nie jechać, czy jechać, czy nie jechać. I mówimy, dobra, jedziemy, bo no bo po prostu może być ciężko i trudno. A jak najbardziej chcemy dostać się do Hiszpanii. Mamy już jakieś tam plany na to, gdzie chcemy stanąć, jak chcemy stanąć, ale to do tego później. Póki co na razie próbujemy przebić się przez ten korek, który jest tam z prawej strony. Nam tutaj delikatny się robi, bo są światła i tutaj bardziej chyba regulują tylko ruchem, żeby to się za bardzo nie gniotło. I tyle, no. Także Zosia, jest dobrze. Za nami. Dotankowane auto, pędzimy dalej, a dlatego pędzimy, bo po pierwsze nie przegapiliśmy w tym tygodniu. Tygodniowy czas pracy nas czeka, jak najbardziej. Mamy jeszcze dosłownie 55 minut czasu pracy. Ale do parkingu, do którego chcemy dojechać, mamy w tym momencie 51 km, więc na spokojnie powinniśmy dojechać, jeżeli oczywiście nie zamkną autostrady, tak? Ale nie zamkną, bo pędzimy. A dlaczego pędzimy? Dlaczego Ania mówi o parkingu? Bo na parkingu czeka na nas mnóstwo znajomych. Mnóstwo zespołów Riteksiaków. Tak, stoją i wręcz dostaliśmy informację, macie pędzić, bo trzymamy wam miejsce. Także ogólnie jesteśmy wdzięczni, że czekają na nas, tak? Tym bardziej, że zaklepali nam miejsce. Jest miejscówka zaklepana, wiemy, że będziemy na pewno z nimi stać. No i co najważniejsze jest to, że kurczę, fajny weekend się szykuje. W bardzo fajnym zespole, ciekawy, w ciepłym, naprawdę, no super. No. Bajera. Tym bardziej, że w poniedziałek jest święto w Hiszpanii. Nie w całej Hiszpanii, ale w trzech regionach. W regionie Walencji, Katalonii i Galicji. W Galicji, tak. A my właśnie w Katalonii jesteśmy, także i poniedziałek zapowiada się również pauzą, więc długi weekend właśnie z zespołami z Riteksu. Długi i towarzyski. I towarzyski, więc bardzo, bardzo, bardzo się cieszymy. No i dlatego też pędzimy tam, żebyśmy zdążyli, jak już ktoś na nas czeka, no trzeba, nie? No trzeba. Także super. Po pierwsze, że bardzo dziękujemy, że dziękowaliśmy znajomym, że trzymają do nas miejscówkę, bo oni wręcz trzymają miejsce dla nas na parkingu.
kombinują, żeby ono było. Wjeżdżamy tylko, parkujemy, zakończenie i wtedy można rozpocząć weekend. Ja jestem po prysznicu, kluczyki w dłoni. Idę do samochodu, Bartosz poszedł jeszcze po śniadanko. Tak naprawdę jest wtorek rano. Nie odzywaliśmy się do Was wcześniej z tego względu, że staliśmy na weekendzie z innymi riteksiakami, tak jak mówiliśmy wcześniej. No i raczej w towarzystwie, wiadomo, nie nagrywamy. Więc tak, lecę. Innych riteksiaków już nie ma, dlatego że pierwszy rozładunek mieliśmy z nimi. I tak też zrobiliśmy, rozładowywaliśmy szpulkę, tego też wiadomo nie macie nagrane, dlatego że rozładowywaliśmy z innymi. Z takich ciekawostek widzieliśmy naszą skaniulę starą. Starą, nie starą, no dla nas starą, tak? Pracuje i pracować będzie ciężko, także to co lubi. No a ja idę do naszej nowej skani. Jestem po prysznicu, bo jeszcze pauza nam się nie skończyła, jeszcze godzinka i jedziemy. Jakieś dziwne ptaszki tam w drzewach. Kiedyś nawet papugi tam słyszałam chyba. No i tak, co ja chciałam powiedzieć? Jedziemy za dosłownie parę minut na drugi rozładunek, rozładunek palet. I ten też rozładunek Wam jak najbardziej pokażemy. Rozładujemy się. A co dalej? Nie wiemy, ale na pewno się dowiemy i będziemy z Wami w kontakcie stałym. Także do zobaczenia na rozładunku już. Jesteśmy na miejscu drugiego rozładunku. Bartosz wybiegł. Ja zostałam w aucie z tego względu, że tu jest bardzo wąska uliczka i nie chcemy nikomu przeszkadzać. Także pilnuję naszego dobytku, naszej skani super. Co do naszej skani super, jak już tu siedzę, to korzystając z tej okazji, chciałam Wam powiedzieć, że w niej mamy nowe CB radio i powiem Wam, że już nie jest tak, że jak Cię widzę, tak Cię słyszę. Mamy lepsze radio, słyszymy Was lepiej. Nawet rozmawialiśmy już z niektórymi osobami, które się odzywały do nas właśnie na radiu. Także pozdrawiamy Was. Jeśli oglądacie, a na pewno oglądacie, bo właśnie dlatego się odzywaliście. Także tak, pozdrawiamy. No i dla wszystkich, którzy nas oglądają, do miłego usłyszenia. Bo teraz to już jest możliwe. Wtedy też było możliwe, ale wiadomo, że ciut mniej to radio nam działało. Bartosz wraca. No i tak, przygotowujemy się do rozładunku. Rozładunek. Musieliśmy wjechać trochę specyficznie i też było z górki pod górkę. Bardzo wąsko, bardzo wąska uliczka, także... ale wjechaliśmy. Wjechaliśmy także już po najgorszej robocie. No i okazało się, że rozładunek paleciakiem, także troszkę zabawy jest, ale na szczęście to są ze cztery małe paletki. Także pójdzie jak spotka i czekamy na kolejne zlecenie. Chodźcie ze mną, zobaczymy co tam u Bartosza. O, no i po wszystkim popaleciakowane. Czyli z rana trzeba było troszeczkę popracować. Ale te 5 paletek, tam było 5 paletek, Ania chyba Wam mówiła, że 4, ale było 5. Ale rzeczywiście takie szklaby niby, ale jakieś ciężkie. Ja tak chyba dostrzegłem, że tam jakieś pręty kwintowane chyba musiały być, albo coś w tym rodzaju, także tyle.
No i co? Słonecznie jest, cieplutko jest. Tak dosyć tam tutaj doskwiera to ciepełko. Poczekaliśmy chwileczkę, zdążyliśmy sobie coś tam szamkać. Dodatkowo tutaj bliżutko przejść się na stację i skorzystać z toaletki. No i dostaliśmy zlecenie. Dostaliśmy zlecenie. Jedziemy sobie do Burgos. Przerzucono się do Burgos. Na końcu drogi skręć w prawo. Do Burgos mamy 615 km. Więc troszeczkę. Ja pojadę pierwszy, do Burgos dojedzie Ania. I jedziemy z tym ładunkiem, będziemy jechać do Niemiec. Później będziemy wam mówić co, jak i kiedy. To jest taki specyficzny ładunek. Kiedyś w jakimś filmie opowiadaliśmy, że dorwaliśmy już takie, chyba nie jeździliśmy, nie nagrywaliśmy wtedy jeszcze na YouTubie, a może już nagrywaliśmy, nie pamiętam, trochę za dużo tego było. I to jest taki klient, do którego wozimy w tej z powrotem materiał. Do Niemiec wieziemy materiał w pojemnikach, a z powrotem do Hiszpanii z Niemiec, z tego samego punktu wieziemy puste pojemniki. I tak naprawdę tutaj w Burgos z rozładunku do załadunku przestawiamy się 200 metrów, a w Niemczech z rozładunku do załadunku przestawiamy się 3 metry. Więc tak to wygląda. Pan tu nas ładnie wypuścił, to mu chyba podziękujemy, nie? I tyle. W rzeczywistości powiemy tak, zaczniemy chyba już ten temat do was. To prawdopodobnie jest nasz przedostatni albo ostatni ładunek w tej trasie. Podejrzewam, że przedostatni. I bo my jesteśmy już zjazdowi. I to jest początek tego tematu. My do tego tematu jak najbardziej jeszcze wrócimy. Dlaczego? Dlaczego ja go poruszam tutaj? Więc nasza trasa chyli się ku końcowi. Już chyba nam troszeczkę wystarczy. Przyszedł czas i zapracowaliśmy na to, żebyśmy troszeczkę odpoczęli, ale tak jak powiedziałem, do tego będziemy jeszcze wracać. Ja też kilka słów chyba muszę powiedzieć o weekendzie. Weekend spędzony po prostu superancko, bardzo fajnie, z wieloma zespołami, które pracują u nas w firmie. Kurczę, taka rodzina Ritexowa się spotkała na parkingu. No, mieliśmy okazję tak poznać, jak to było kiedyś w transporcie. Byli też kierowcy bardzo doświadczeni, którzy wiele lat jeżdżą i właśnie opowiadali, że tak to właśnie było, tak się właśnie spędzało firmowo czas, weekendy, czy to nawet począwszy od kiedyś na granicach, po właśnie weekendy, czy to pauzy 45-godzinne, czy właśnie 24-godzinne. Ruszyliśmy wszyscy naraz, pojechaliśmy rozładować się i z rozładunku nocą rozjechaliśmy się każdy w swoją stronę, w swoją wyznaczoną stronę i tyle. Także super, naprawdę super, super i jeszcze raz super spędziliśmy czas. A dalej, dzisiaj jak Ania przyszła do ciężarówki, ja szedłem właśnie sobie ze sklepu, bo poszedłem do kawiarni po jakąś tam kawkę, jakiegoś croissanta na śniadanko, to przechodził kolega z dwa razy koło naszej ciężarówki. Ania mówi, no mówi, był to jakiś miły pan, się uśmiechnął, mówi, poszedł dalej, po prostu sobie spacerował, a kolega mnie zaczepił z Polski, mówi, że nas ogląda. Także spotkał nas, mówi, nawet sobie nie spodziewał się, że spotka nas kiedyś w Hiszpanii, a tu pach, udało się. Mówi, musiał się przyjrzeć ciężarówce, bo nie mieliśmy naklejek. Mówi, to coś inkognito jesteście. Ja mówię, no bo to nowy zestaw jest. O jeny, mówi, no tak, mówi, coś mi tutaj nie pasowało. Mówi, ale jeszcze nie było w filmach, nie? Nie było w filmach. Film z nowym zestawem wszedł dzisiaj, także nawet jeszcze nie wiedział o tym, że właśnie nowy zestaw jest. Poszukiwał naklejek. Naklejki muszą wrócić, bo tak jak powiedziałem przed chwilą, troszeczkę jesteśmy inkognito. Starczy na razie mojego gadania. Wrócę na pewno do tego, że zjeżdżamy i do tego tematu, który rozpocząłem. Ale póki co na razie przemieszczajmy się do Burgos pobrać ładunek do Niemiec.